medialny, bo świetnie wypada w mediach, a poza tym jest z Warszawy i ma wieloletnie doświadczenie jako radny stołecznego Warszawy, mógłby zbudować swój wizerunek jako alternatywa dla Hanny Gronkiewicz-Waltz i w sensie pokoleniowym, także w sensie stylu bycia. Myślę, że to by stworzyło Prawu i Sprawiedliwości duże szanse na wygraną. Mówi się, że Krajewski jest niedobry, bo ma słabą rozpoznawalność, ale to chyba nie jest prawidłowa teza, bo jednak tę rozpoznawalność każdemu kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie zbuduje sam fakt wystawienia w tych wyborach. A może nie ma zgody co do akurat kandydatury Aleksander Majewski? Czy ja nie widziałbym Jarosława Krajewskiego w roli takiego politycznego walczaka, który ściera się? Pamiętajmy o tym, że Rafał Trzaskowski jest jednak politykiem, który potrafi powiedzieć dosadne słowa, potrafi zarzucić oponenta mocnymi argumentami. To jest ta nowa siła w Platformie. Jeżeli miałbym wymieniać czołowych polityków młodego pokolenia w Platformie, którzy mają cokolwiek sensownego do powiedzenia, wymieniałbym właśnie być może przyszłego kandydata na prezydenta Warszawy, albo też Krzysztofa Brejzę. To są takie dwie postacie wyróżniające się w Platformie. I na takiego kandydata... Krzysztof Brejza też nie jest z Warszawy. Nie, ale nie mówię w kontekście kandydatury. Mam na myśli po prostu młode pokolenie polityków Platformy. Jeżeli mówimy o Rafale Trzaskowskim, to po prostu potrzebuje oponenta, który będzie w stanie też użyć mocnych argumentów, użyć mocnych ciosów. Moim zdaniem, czy to będzie Stanisław Karczewski, czy to będzie Jarosław Krajewski, nie są w stanie sięgnąć po Ja się nie zgadzam z panem redaktorem, to znaczy mam głębokie przekonanie, że o wyniku wyborów na prezydenta miasta stołecznego Warszawy zdecyduje jednak estetyka. Ta kampania, ona jest mało konfrontacyjna, w tym sensie pamiętam z poprzednich kampanii, albo nie odbywała się w ogóle debata, albo odbywała się jedna debata, no i nikt chyba nie sądzi, że miała ona jakikolwiek wpływ na wynik wyborów. Także raczej stawiałbym na wystawienie kandydata, który po pierwsze będzie z Warszawy, po drugie będzie estetycznie i pokoleniowo różny od Hanny Gronkiewicz-Waltz. No to pan tak jak w takim razie 6 lat mieszka w Warszawie, jest całkowicie różny od Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zresztą ta powiedziała sama dzisiaj na konferencji prasowej, że ona jest zataczona pęta na koniec programu. Powiedziała, że pan tak jak już prowadzi swoją kampanię wyborczą, ale Jarosław Krajewski na coś, czego nie ma Patryk Jaki, to znaczy cieszy się nawet ograniczoną sympatią mediów, które państwo nazywacie mainstreamowymi. Przypominam sobie, że Jarosław Krajewski kiedyś wygrał plebiscyt Gazety Wyborczej na najlepszego radnego miasta stołecznego Warszawy, zresztą w pełni zasłużenie, że myślę, że w Warszawie akurat takie kwestie mają znaczenie. A to polskie radny nie jest w mainstreamie? Teraz jest, bo to, gdyby nie było w mainstreamie, to byśmy tutaj nie rozmawiali, panie redaktorze, ale myślę, że się zrozumieliśmy, tak czy inaczej. Tak, rozumiem intencje. Ale Jarosław Krajewski może być lubiany, budzi na przykład mniej negatywne skojarzenie niż Patryk Jaki, ale jest zdecydowanie mniej rozpoznawalny, podejrzewam. Działa też tylko, że rozpoznawalność Andrzej Duda w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość zostawiło go na kandydata na prezydenta, bywał mylony z przewodniczącym Solidarności, co nie przeszkodziło mu w tym, żeby zostać prezydentem tego kraju. Cieszy się dzisiaj poparciem ponad 60%. Ale wyobrażają sobie panowie i też państwo słuchający nas, na przykład starcie Hanny Gronkiewicz-Waltz z Jarosławem Krajewskim, te docinki, odbijanie piłeczki na przykład, tak? To jest interesujące, tylko że jest też niefierowe. Nie będzie jednak startować w wyborach prezydenckich. Myślę zresztą, że jeśli ona oczywiście zapowiadała od początku tej kadencji, że to jest ostatnia kadencja, ale afera reprywatyzacyjna chyba spowodowała, że nawet jeśli się nad tym zastanawiała, to wie, no, że niestety sama była przegrała. Afera reprywatyzacyjna będzie ciążyć jeszcze nad tymi wyborami długo. Nie chciałem, żeby rozumiał jako podsumowanie, to nic nie znaczyło. Po prostu patrzę na zegarek. Sebastian Gajewski, Centrum Daszyńskiego, Aleksander Majewski, portal Polityka.pl. Dziękuję również. To była debata dnia w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
Radio 24 zbliża się godzina 6. Studentka trzeciego już roku dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. I dzisiaj powie czas na informacje dnia. Normalnie, kurwa, 18. Sąd nie wstrzymał egzekucji grzywien. Hanna Gronkiewicz-Walc musi zapłacić za niestawiennictwo przed komisją weryfikacyjną. W czwartej prawdopodobnie ustawne spotkanie w sprawie reformy sądownictwa. W piątek rozmowa prezesa PiS z prezydentem. W trybie doraźnym z możliwością redukcji kary muszą wrócić przywódcy plany. Uparta. To taka kliczka, który do niej gatunki. Hanna Gronkiewicz-Walc musi zapłacić grzywnie. Warszawski Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania wykonania postanowienia o zapłaceniu przez prezydenta Warszawy grzywny nałożonej na nią przez komisję weryfikacyjną. Z orzeczenia cieszy się wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący komisji Patryk Jaki. Mówi, że najwyższy czas, aby prezydent Warszawy stanęła przed komisją.